chwilowo, nawet jeśli tego świadomie nie pamiętasz lub świadomie nie zdajesz sobie sprawy, zapominasz o tym, kim jesteś, że to ty jesteś podstawą wszystkiego tego, co się dzieje. Powtórzę ostatni cytat. Z modelu dramatycznego wynika prosta prawda. Za każdym działaniem kryje się jakiś gracz i graczem tym jesteś ty. Z tym, że grasz z samym sobą wchowanego. Bo tak naprawdę ta gra po części do tego się sprowadza. To taka gra w grze. Pojawiam się i znikam, a ponieważ bawisz się wchowanego, celowo zapominasz o tym, kim jesteś. A jesteś podstawą wszystkiego tego, co się dzieje. To był Alan Watts, a my teraz zobaczmy, co się dzieje u Dana Bilzeriana i parę krótkich faktów z jego życia. To są krótkie fakty, jeżeli chcesz takie notki biograficzne i tak dalej, to sobie sprawdź po prostu w internecie, ja się tym nie zajmowałem. Krótko o tym, kim on jest. Były członek Navy Seals, były zawodowy pokerzysta i obecny król Instagramu z 28 milionami obserwujących. Przedsiębiorca i inwestor, między innymi z najmocniejszą marką w branży legalnej marihuany THC i CBD. Oraz współczesny Hugh Hefner, czyli współczesny odpowiednik twórcy Playboya. 4 lata w marynarce wojennej USA, 2 razy Hell Week, 510 dni treningu jako Navy Seals i wyrzucenie na 2 dni przed końcem, acz z honorami. 2 zawały pod rząd w wieku 25 lat. Okazuje się, że połączenie braku snu, alkoholu, marihuany, kokainy, 200 gram wiagry i striptizerki nie wychodzi na zdrowie. Największa jednorazowa wygrana w pokerze 10,8 miliona dolarów. Największa jednorazowa przegrana w pokerze 3 razy po 3,6 miliona dolarów. Najlepszy rok w pokerze między 60 a 70 milionów dolarów. Ulubione cytaty. Większość mężczyzn prowadzi życie cichej rozpaczy. Oraz zamiast miłości, sławy i pieniędzy, daj mi prawdę. Większość mężczyzn prowadzi życie cichej rozpaczy. Oraz zamiast miłości, sławy i pieniędzy, daj mi prawdę. Ja oczywiście nie wiem, jak u DB z miłością inną niż cielesna, ale na brak sławy i na brak pieniędzy na pewno on narzekać nie może, a my teraz sobie zobaczmy dlaczego i zaczynamy, przechodzimy do Dana Bilzeriana. Pierwszy cytat to: jestem lustrzanym odbiciem tego, kim ludzie chcą być. Jestem lustrzanym odbiciem tego, kim ludzie chcą być, a my przechodzimy do sekcji, która nazywa się sława i pieniądze. I DB mówi: celebryci są wyalienowani, bo ktoś ciągle czegoś od nich chce, a że ja jestem od większości z nich bardziej znany i bardziej bogaty, co jest w sumie nieźle popieprzone, mam do nich bardzo dobry i łatwy dostęp. Plus regularnie robię wielkie imprezy z nieskończoną ilością gorących lasek, więc na dobrą sprawę to oni potrzebują mnie znacznie bardziej niż ja ich. Tutaj mamy jedną z podstawowych strategii. To oni mają ciebie potrzebować bardziej niż ty ich. I następne. Pieniądze pomagają. Możesz dzięki nim poprawić swoje życie 5 czy nawet 25-krotnie. Jeżeli naprawdę właściwie ich użyjesz, możesz bez wątpienia robić 25-krotność tego, co normalnie. I dalej. Kiedy byłem dzieciakiem, chciałem żyć jak gwiazda rocka, jak Tommy Lee z Motley Crue. Mój ojciec był weteranem wojennym, komandosem zielonych beretów, który na ochotnika pojechał do Wietnamu w czasie, gdy nikt nie chciał tam jechać. Dostał 3 oznaczenia, w tym jedno za męstwo, potem zrobił na Harvardzie MBA i zarabiał kupę kasy na wrogich przejęciach. Pewnego roku skosił ponad 400 milionów dolarów, więc śmiało można powiedzieć, że radził sobie nieźle. Mieliśmy taki wielki dom i kupę pieniędzy, ale nigdy nie mieliśmy zabawek, które pragnąłem, jak zajebiste samochody czy drogie zegarki. A to na tych zabawkach najbardziej mi zależało. Więc kiedy zarobiłem swoje pieniądze, kupiłem wszystko, co się dało. I dalej. Przy czym nie potrzebujesz mieć pieniędzy, żeby świetnie się bawić czy dobrze spędzać czas. Kiedy byłem w wojsku, nie miałem kasy, ale bawiłem się zajebiście. Pieniądze dają ci dostęp i sprawiają, że nie musisz tolerować gówna czy przyjmować poleceń od innych. Do pozytywów zaliczyłbym to, że dają wolność, władzę i elastyczność, ale bywają też pieprzonym wrzodem na dupie. Na bank nie kupią ci szczęścia, a na dobrą sprawę wręcz unieszczęśliwiają, bo cholernie podnoszą poprzeczkę. Przyzwyczaiłem się do najlepszego jedzenia, najdroższych zegarków, najładniejszych dziewczyn. To, co dla innych ludzi jest nieosiągalnym marzeniem, dla mnie jest banalną codziennością i oczywistą oczywistością. Dla przykładu. Kupiłem sobie najnowsze Ferrari, pojeździłem za 20 minut. W ciągu 10 miesięcy zrobiłem ze 200 km i je sprzedałem. Kiedy przyzwyczaisz się do tak wysoko zawieszonej poprzeczki, niemal wszystko staje się rozczarowaniem. 10 lat temu Mustang Cobra wywaliłby mnie z butów, a dziś jest dla mnie jak złom z wypożyczalni. W skrócie,
żeby być w strefie komfortu, musisz mieć najlepszych szefów kuchni, ogólnie wszystko co najlepsze i co gorsza, nie da się już z tego poziomu przejść wyżej. Można jedynie spaść. Szczególnie jeśli nie będzie cię stać na to, by poziom ten utrzymać, a będzie to bardzo, bardzo kurwa bolesne spadanie. Swoją drogą, jeżeli nie wiesz o jaki poziom chodzi, to zapraszam na Zynia Skiniowca do tego wpisu. Przypominam, jest wpis, nie musisz robić swoich notatek, wszystko jest napisane, ja czytam tekst, możesz sobie po prostu przekopiować. I tam jest między innymi film pokazujący najnowszą rezydencję Dana Bilzeriana w Bel Air w Kalifornii. Polecam zobaczyć, robi wrażenie to, co jest możliwe i do czego może doprowadzić między innymi ludzki umysł. Polecam serdecznie obejrzeć to, żeby mieć punkty odniesienia do tego, co jest w życiu możliwe. A na podstawie tego, co on powiedział o tym, że pieniądze unieszczęśliwiają, bo podnoszą poprzeczkę i utożsamiając to, że jeżeli masz pieniądze, to musisz je wydawać, to mi się przy okazji przypomniał mi się jedna lekcja, której nauczyłem się od Pablo Picasso, jeden wniosek. Wniosek później, lekcja teraz. Czyli ta lekcja pochodzi od Pablo Picasso, który powiedział, że móc żyć jak biedak, mając mnóstwo pieniędzy. Móc żyć jak biedak, mając mnóstwo pieniędzy. On do pewnego stopnia dał alternatywny model do Bilzeriana, a z fortuną, która ponad 40 lat temu była warta prawie pół miliarda dolarów, czyli pewnie na dzisiejsze Picasso był miliarderem, wiedział co mówi. Chodziło mu między innymi o to, żeby nie wpaść na tą bieżnię hedonizmu, bo dopamina bywa ostrzem obosiecznym, oraz po to, by bardziej zajmować się budowaniem majątku niż grami statusu. Co oczywiście nie zmienia faktu, że sytuacja obu panów jest dość różna i DB używa swojego statusu do celów marketingowych i brandingowych, o czym powiemy nieco później. W wielkim skrócie, to, że masz ogromne pieniądze, nie znaczy, że ogromne pieniądze musisz również wydawać. Po prostu możesz mieć ogromne pieniądze i żyć na poziomie znacznie niższym niż te pieniądze by ci pozwalały. Okej. A co do wniosku, to wniosek jest taki, bo powiedziałem, że jest lekcja od Picassa i wniosek. Wniosek jest taki. Nie ma to jak być w biznesie dóbr luksusowych. Biedni chcą je kupować, a bogaci muszą je kupować, by cokolwiek poczuć. W skrócie, popyt jest i u tych, których stać, i u tych, których nie stać. To taki mój wniosek. A teraz, kontynuując tą tragedię bycia bogatym, DB mówi. To o tej negatywnej korelacji pomiędzy pieniędzmi a szczęściem mówię. Wynika ona z naszej umiejętności przyzwyczajenia się do wszelkich okoliczności, niezależnie od tego, czy wspaniałych, czy gównianych. To właśnie dlatego potrzebuję ciągłych wyzwań, ciągle nowych gór do wspinania, jak chociażby budowanie nowych firm. I dalej. W pokerze zarobiłem kupę kasy, więc wykorzystując ten fakt zatrudniłem kupę ludzi, teraz pracuje dla mnie chyba z 90 osób. Dzięki temu nie muszę zajmować się w ogóle tym, czym nie chcę się zajmować, typu robienie zakupów czy robienie prania. Cały dostępny czas poświęcam na robienie tylko tego, czym chcę się zajmować, czyli na rozwijanie biznesu, przebywanie z przyjaciółmi albo dziewczynami, podróżowanie i temu podobne, więc mogę śmiało powiedzieć, że już przeżyłem z 10 żyć, z tego prostego powodu, że nie marnuję czasu na banały. Większość mojego czasu to czas w 100% właściwie wykorzystany. Inaczej mówiąc, wszystko co robię związane jest bezpośrednio z osiąganiem moich celów i poświęcam swój czas tylko na rzeczy, które mnie kręcą i interesują. Powtórzę ten fragment, bo jest ciekawy. Zatrudnił ludzi po to, by zajmować się tylko tym, czym chce się zajmować, a całą resztę zlecać na zewnątrz, dlatego cały dostępny czas poświęcam jedynie robienie tego, czym chcę się zajmować, czyli na rozwijanie biznesu itd., 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 itd. Większość mojego czasu to czas w 100% właściwie wykorzystany, inaczej mówiąc robię wszystko, co robię, związane jest bezpośrednio z osiąganiem moich celów. Czyli poświęcę go tylko na rzeczy, które go kręcą i interesują. I dalej. Kiedy byłem w marynarce, chodziliśmy z chłopakami na steka i w skali od 1 do 10 byłem happy na 10. Teraz pójście nawet do najlepszej restauracji to jest maksymalnie 6 na 10. W tym sensie mówię, że bycie bogatym unieszczęśliwia. Biedak może kupić sobie szczęście, to jest gwarantowane. A po mnie już niemal wszystko spływa, co mi z kolei przypomina.